Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. Wiąże się to oczywiście z cierpieniem masy ludzi. Na początku zaangażowanie Polaków w tę pomoc było naprawdę ogromne. Potem mam wrażenie, że sami zaczynamy przywykać do tej wojny. Niemniej na pewno wiąże się to z wieloma zadaniami. Z wieloma zadaniami, które czekają nas po wojnie, a mianowicie odbudowa Ukrainy i odbudowa całej infrastruktury. Pytanie, jak my jako Polacy możemy się zaangażować w odbudowę Ukrainy? Na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, jak wybuchła wojna, od razu do naszego grona dołączył profesor z Politechniki Lwowskiej Jurij Kryworuczko i zespół pod moim kierownictwem stworzył pewien pomysł na odbudowę, ale nie po wojnie, ponieważ mamy świadomość, że wojna będzie trwała i niestety może jeszcze trwać bardzo długo, a potrzeby szczególnie związane z mieszkalnictwem są ogromne. Szacunki mówią o tym, że na chwilę obecną jest 11 milionów wewnętrznych uchodźców na Ukrainie, którzy potrzebują miejsca zamieszkania i to nie miejsca tymczasowego, bo część z nich uciekła z rejonów objętych wojną, do których prawdopodobnie nie wrócą. I nasz zespół już bardzo szybko zaczął opracowywać koncepcję, ideę osiedla modułowego. Na terenie Lwowa dostaliśmy przydział na działkę od prezydenta miasta Lwowa. Jest to normalnie konkretny teren pod inwestycje, aby opracować system modułowego mieszkalnictwa dla uchodźców wewnętrznych na Ukrainie. Jasne. I teraz pytanie. Architekci są, jak pani wspomniała, mocno zaangażowani. Budowlańcy zakładamy, że podobnie. Pytanie, które myślę, że zainteresuje naszych widzów, naszych słuchaczy, no będzie dotyczyło na pewno możliwości zarobkowych, tak? Myślę, że to jest ogromne pole popisu dla polskich firm, dla polskich architektów, aby móc no też wzbogacić się za pośrednictwem odbudowy Ukrainy. Na ten projekt, który na początku oczywiście robiliśmy na poziomie idei, bo jesteśmy idealistami, on uzyskał finansowanie w ramach programu Nowego Europejskiego Bauhausu. Ten grant został wyróżniony jako jedyny w Polsce i od razu myśleliśmy konceptualnie, ponieważ architekci myślą od ogółu do szczegółu, od skali globalnej do skali lokalnej, wręcz takiej, która dotyczy człowieka bezpośrednio. I ten system zakłada prefabrykację modułową. Współpracujemy już z firmami, które tą prefabrykację używają i stosują i te potrzeby są tak ogromne, że to jest praca zarówno dla polskich przedsiębiorstw, które zajmują się prefabrykacją, dla firm, które zajmują się dostarczaniem materiałów budowlanych, jak i dla tych inwestorów, którzy nie boją się zainwestować na Ukrainie, szczególnie tej Ukrainie graniczącej z Polską, kiedy są to tereny bezpieczne i potrzeby są ogromne, więc też mamy nadzieję, że będzie możliwa współpraca, żeby taką fabrykę wybudować, no bo te zasoby polskie są, wydaje się, na chwilę obecną niewystarczające, więc to jest też duża okazja dla biznesu, żeby ten program zadziałał. To, co jest przewagą tego typu budownictwa modułowego nad budownictwem tradycyjnym, to jest czas realizacji. Na pewno są troszkę wyższe koszta, natomiast klient dostaje, inwestor dostaje od razu gotowy budynek, który nadaje się do zamieszkania. Nie musimy w niego inwestować. Trzeba pamiętać, że uchodźcy wewnętrzni to są ludzie, którzy nie mają żadnych zasobów finansowych. Często opuszczali swoje domy tylko z małym pakunkiem i nie można od nich oczekiwać, że będą wykańczać te mieszkania. Drugi taki ważny atut tego typu budownictwa to jest mały styk branży, więc mamy gotowy produkt o wysokiej jakości, który jest montowany w ciągu kilku dni na budowę. Czyli jak rozumiem, prefabrykacja sposobem i możliwością na odbudowę Ukrainy? Częściowo tak, na pewno nie do wszystkich działań. Trzeba też pamiętać, że na chwilę obecną wchodzi nowe rozporządzenie, które dotyczy warunków technicznych na Ukrainie. Prawdopodobnie wszystkie budynki mieszkalne nowo projektowane będą musiały mieć takie bunkry bezpieczne wewnątrz lokali mieszkalnych, żeby można było się schronić. To jest podobna sytuacja jak obecnie w Izraelu, więc nie wszystko uda się w tej prefabrykacji lekkiej, ale wiele
obiektów, które wymagają szybkiej realizacji, bo odbudowa dotyczy nie tylko obiektów mieszkalnych, na chwilę obecną jest zniszczonych 300 cerkwi, kilka tysięcy szkół, wiele milionów kilometrów dróg, to jest cała infrastruktura, ale to, co człowiek potrzebuje na początku, no to jest dach nad głową i miejsce zamieszkania. I my wierzymy, że odbudowanie domów, zbudowanie domów to jest odbudowanie bezpieczeństwa i pewnej tożsamości, czyli to, co jest potrzebne w ogóle do tego, żeby Ukraina po tej wojnie zaczęła funkcjonować. Ludzie muszą czuć się bezpiecznie, a dom jest miejscem, które potrzebuje każdy człowiek.